Jezus wędrował i Jezus wędruje przez wszystkie światy. Problem w tym, żebyśmy byli tam, gdzie on jest. Żebyśmy chcieli nadążyć. To jest Kościół. Tak dzisiaj pięknie przygotował nam Bóg tę liturgię. A kongres również. Jezus idzie otoczony uczniami. Nie tylko apostołami. Są kobiety. Idzie przez miasta i wsie. I trzeba spróbować dzisiaj, wędrując przez miasta i wsie, otaczając Jezusa, nieść Ewangelię i głosić. Zawsze będzie tak, niestety, również jak w pierwszym czytaniu, że nas coś będzie ściągało na ziemię. Że troski o różne sprawy i zniewolenia mamoną różnego rodzaju. Będziemy tak dociążeni, istoty nas będą takie, że nie jesteśmy w stanie iść. Trzeba to wiedzieć. Dzisiaj te wspomnienie świętych męczenników, dobrych patronów dzisiejszego dnia. Ponieważ do Korei Ewangelia weszła przeniesiona przez jedną świecką osobę, która przybyła z Chin. Tak się zaczęło w 18 wieku. Dzisiaj czcimy pierwszych męczenników i katechetę, i kapłana, i słuchaczy innych. Czy w sumie słuchaczy. To są ludzie, których Jezus pociągnął. Aż tak. Aż tak mocno. Podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Piękny opis tych, którzy z Jezusa, otaczając Go, powinni już być takimi świadkami. To ważne. Bardzo. Jesteśmy w diecezji bardzo świeżo. Po pięknym tygodniu, wspaniałym tygodniu, podarowanym nam przez Boga. Tygodniu ewangelizacji trzech największych miast, Piły Słupska i Koszalina, a potem sanktuarium diecezjalnym świętowania w sobotę z młodzieżą i w niedzielę z tymi pielgrzymami, którzy chcieli tam być. Jeden z tych, który pomagał nam wierzyć, pomagał nam otwierać się na Ducha Świętego, pomagał nam wpatrywać się w Jezusa, ojciec Enrique w drodze już wyjeżdżał. Złożył niezwykłe świadectwo. Powiedział, że niedospany. Nie jest tak bardzo zmęczony, jak jest zmęczony. Kiedy się nie mówi? Wtedy jest zmęczony. Ociężony. Bez radości. A to nie jest stan, w którym możemy głosić Ewangelię. Jak ktoś jest sam znużony, trudno, żeby zabawił innych. Jak ktoś nie płonie, jak ma zabawić? Jak na naszych twarzach na słowo Jezus nie pojawia się radość, to jak mają się cieszyć inni? Skąd to się weźmie? To do nas dzisiaj Bóg mówi tak.
Ojciec Święty Franciszek w jednym z nauczaniu powiedział posłudne: Boga nas kocha. Bardzo uderzyły mnie te słowa, najpierw osobiście. To dużo więcej niż mówić kocham Cię. Ponieważ to pozwolić się kochać oznacza jedną uległość. Dominantę tego, który kocha. Zgodę na to. I w tym wypadku właśnie o to chodzi. O bliskość, o miłość, o doznanie, o doświadczenie. Dzisiaj padały te słowa. O doświadczeniu Boga jest mowa parafii. Moim braciom w kapłaństwie i świeckim mówię, ponieważ jest bardzo dużo chorych rodzin, chorych niewiarnych i wieloma innymi chorobami. To właśnie parafia ma być rodzinowym zastępczą. W której te dzieci się nauczą Jezusa i kochać Go. To tam trzeba klimat miłości. I to jest konieczność przekraczania instytucjonalnych ram, a tworzenia rodziny. Na przystanku Jezus przed laty młodzież mi przedstawiła, młodzież studencka z Poznania przedstawiła mi jedną z dziewcząt, mówiąc: ta ma sprzężone sieć komputerów w głowie, najlepsza studentka. Było po modlitwie pod krzyżem gdzieś o północy. Rozmawialiśmy i ona, kiedy powiedziała: jesteście młodzi, róbcie sobie dalej to gadanie, ale bez mnie nie spać. Wtedy ona powiedziała: mogę pójść świętym trochę. I pierwsze słowa były takie: tak, kończę studia, już mam propozycję. Ale on dużo kolego koleżanek kupił. Nie umie się przyjaźnić. I nie umie kochać. I wtedy zapytałem ją: kiedy cię mama albo tata ostatnio przytuli? I odpowiedź już miała: w naszym domu jest porządek i zimno. Ten dom, którym jest parafia, wspólnota uczniów Jezusa, potrzebuje dzisiaj ciepła. Pilnie. A to jest sprawa nas wszystkich, którzy tu jesteśmy. I którzy zajdziemy do jakiejś parafii, do domu. I to od nas będzie zależeć. Nie zabrano. Niestety najświeższy mail zostanie mnie w domu. Otworzę kilka, które mnie uderzyło. Po pięknym spotkaniu młodzieżowym dla nas, może to nie dla innych diecezji, dla nas to jest jedna duża liczba, 6 tysięcy młodych ludzi z Krzatuszu od 1 po 13 po południu do 23. Trwający na modlitwie i to pięknie trwający na modlitwie, wzruszający. Jeden z braci kapłańskich napisał w niedzielę: po mszy świętej spóźniłem się na obiad, proboszcz poszedł na szczęście zrozumiał i czekał. Bo mnie ci, z którymi wróciliśmy wczoraj ze skrzętuszami, chcieli wypuścić, umówiliśmy się na piątek, nie na kolejną imprezę, na to, żeby być wokół Niego, wokół Jezusa. Młodzież pytała, kiedy to będzie? Najlepiej najbliższy dzień. Tam wielu z nich się wychodziło. Tam doświadczyli wspólnoty. Tam pisali księża, ciekły im łzy w posłudze sakramentu pojednania. Z piękna spowiedzi. Ktoś musi, ktoś, kto już dał się Jezusowi przygarnąć. I już wie, jak to jest piękne, kiedy jest się w miłości Jezusa. Ktoś musi tym ludziom przekazać to ciepło. Nie mówię opowiedzieć, mało.
Kiedy zaczynamy spotkanie, popatrzyłem w oczy tym młodym i powiedziałem, z tego namiotu wyjdziemy inni. Jeden 17-roczek, 18-latków, w klasie naturalnej 18, powiedział, nie wierzę. Tak myślałem, co wszyscy są. A potem w czasie adoracji staliśmy przybrani z moją dziewczyną, płakaliśmy, powiedzieliśmy szybko do spowiedzi, wróciliśmy inni. Prawda? Wyszliśmy inni. To jest Kościół. Żywy Kościół. Ten tkwiący życie Jezusa. Nie inny. Trzeba wiedzieć, On idzie przez wsie miasta. Żeby nie dojść do sytuacji, która nawet kiedy tworzy się grupy, może być chora. Przeżyłem tą diecezję. Kiedy po raz pierwszy stanęliśmy w kołczegu jako przystań Jezusa, kolejna ewangelizacja, po przystanku tu nad morzem daliśmy taki tytuł. I potrzebni byli pilni ludzie. Za chwilę był przystanek, który jest wpisany już zdecydowanie bardziej w Kościół. I tam jedzie więcej ludzi. Jedna z naszych wspólnot, nie będę ich nazywał po imieniu, która bardzo była potrzebna, powiedziała, i nie my zajmowaliśmy rekolekcję, musimy się spotkać z Jezusem. Powiedziałem, guzik, prawda? Jezus będzie w Kołczegu. Nie w waszym domu rekolekcyjnym. Będzie przy tych połamanych, zaćmanych. Tych, co mnie znają. Jak Jezusowi przypowieści, kapłany Lewita poszli do świątyni, ale sam do